Niedawno minęło dokładnie 20 lat od pewnego tragicznego i niewyjaśnionego do dziś zdarzenia. Muszę przyznać, że wśród propozycji na tematy odcinków, które od Was dostaję, ta sprawa pojawiała się zdecydowanie najczęściej. Zabójstwo mistrza Polski w kickboxingu, Andrzeja Firsta. Cała sprawa jest bardzo tajemnicza. We wszystko zaangażowana była mafia. Co takiego zrobił ten znakomity sportowiec, że został zabity? W jaki sposób naraził się mafii? Przyjrzyjmy się tej sprawie. Andrzej First od najmłodszych lat trenował sztuki walki. Wszystko za sprawą popularnych wówczas filmów, w których występował m.in. Bruce Lee. Zaczynał od jiu-jitsu, potem przeniósł się na karate oraz boks, aż w końcu zaczął uprawiać kickboxing. W tej dziedzinie zdobył wiele sukcesów. Najważniejsze z nich to mistrzostwo oraz wicemistrzostwo kraju. Wyniki sportowe nie przeszkodziły mu jednak w zdobyciu wyższego wykształcenia. Ukończył Krakowską Akademię Wychowania Fizycznego, a także podyplomowe studia z marketingu i zarządzania. Temat pracy, dzięki której zdobył tytuł magistra, idealnie wpasował się w jego zainteresowania. Zdobycie wykształcenia w jego przypadku było bardzo rozsądną decyzją. Zdawał sobie sprawę z tego, że dobre rezultaty w kickboxingu nie idą w parze z dużymi pieniędzmi. W tamtych czasach pozyskanie sponsorów było znacznie trudniejsze niż teraz, a w przypadku kickboxingu sprawa wyglądała jeszcze trudniej. Andrzej musiał więc na własną rękę szukać środków na swoje treningi i utrzymanie. Warunki i sprawność fizyczna sprawiły, że trafił do ochrony krakowskiego klubu. Ta praca pozwoliła mu zdobyć środki na rozkręcenie prywatnej szkoły sportowej o nazwie Smok, która była jedną z pierwszych placówek zajmujących się kickboxingiem w Krakowie. Niestety 2 lata po jej założeniu doszło do śmierci mistrza. 23 listopada 1996 roku. Andrzej po skończonej pracy kieruje się do bloku, w którym mieszkał z rodzicami. Na klatce schodowej czekali na niego sprawcy zabójstwa. Pobili go i zadali mu 20 ciosów nożem. W wyniku tych obrażeń sportowiec zmarł. Początkowo przypuszczenia były różne. Andrzej nie miał praktycznie żadnych wrogów. Był przyjaźnie nastawiony do ludzi i świata. Jednak w toku śledztwa okazało się, że za śmierć odpowiadają członkowie mafii. Dziś już wiemy, że to jeden z najpotężniejszych polskich gangsterów o pseudonimie Krakowiak był zleceniodawcą tego ataku. Nie wiemy natomiast, kto był bezpośrednim sprawcą. Podczas procesu Krakowiak nie chciał współpracować i nie sypnął kolegów. Nie wiadomo również, czy zleceniem było tylko pobicie, czy zabójstwo Firsta. Sprawcy napadu wiedzieli, że sportowiec będzie bardzo trudnym przeciwnikiem. Pewnie właśnie dlatego zaatakowali go na klatce schodowej. Niespodziewany atak w wąskim korytarzu dawał im dużą przewagę. Całkiem możliwe jednak, że mimo wszystko kickbokser stawiał wielki opór. Napastnicy nie mogli sobie z nim poradzić, dlatego zaatakowali go nożem. Na stronie internetowej Gazety Krakowskiej znajduje się wypowiedź brata nieżyjącego mistrza. Możemy tam przeczytać, że powodem napadu było pomówienie. Andrzej rzekomo miał być ochroniarzem u jednego z krakowskich gangsterów. Była to kompletna bzdura, jednak Krakowiak chciał dać nauczkę temu gangsterowi poprzez atak na jego ochroniarza, czyli Andrzeja Firsta. Za ten czyn Krakowiak dostał 6 lat. Stwierdzono bowiem, że nie można mu przypisać podżegania do zabójstwa, a jedynie zlecenie pobicia. Jednak za sprawą innych wyroków Krakowiak posiedzi w więzieniu jeszcze przez długi czas. Szkoła założona przez Andrzeja Firsta funkcjonuje pod jego imieniem do dzisiaj, a prowadzona jest przez jego wychowanków. Kierują się oni zasadami, które wprowadził tam jeszcze za życia krakowski kickbokser. Zawodnicy swoimi umiejętnościami mają popisywać się w ringu, ale nie na ulicy lub w dyskotece. Kariera sportowa trwa krótko, więc moi zawodnicy muszą myśleć o zdobyciu wykształcenia oraz zawodu.